Hejo, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Tym razem babski weekend, znowu z Anią. Ania, pomachaj. Jesteśmy w Krakowie tym razem i zaczynamy naszą przygodę od Alicji w Krainie Czarów. Słodka przygoda Alicja, tak się nazywa kawiarnia w Bonarce. Idziemy zobaczyć, co nam tam dadzą ciekawego, dobrego. Kawa mi się marzy, nie piłam dzisiaj. Jak to kapitalnie wygląda, stoliki, filiżanki, muchomorki, łóżeczko. Czy ta filiżanka? Czy wchodzimy jeszcze przez zamek? No i tu są zwykłe stoliki. Aha, a tu jest zwykły taki stolik, Ania. To idziemy, siadamy do filiżanki. Mamy grajka nawet za plecami. Nośnika w czekoladzie. Jezu, jak ta karta pięknie wygląda. Ania wskakuje na tron. Dobrze. Dotarłyśmy już do apartamentu. Mamy łoże małżeńskie. Nie umieszkamy. Chcę pospać. Tu aneks kuchenny i ubikacja. Fajna ubikacja. Nie tu, tu, nie, tu. O! No. Dobrze, że wzięłam jeden ręcznik zapobiegawczy. Nie ma ręczników. Aha, tam leżą. No to super. Okej, okay, a ja zapobiegawczo wzięłam mały jeden. No. No to się zamkniemy, no. No, fajnie. Wszystko jest, czajnik jest, lodóweczka jest. Jesteśmy na jedną dobę. Sobie na spacerek po Kazimierzu. Teraz idziemy kładką. Robimy zdjęcia i nie wiem, gdzie dojdziemy, ale na pewno polatamy dzisiaj balonem, bo widzimy, że lata. Tam za nami. O. Jak? Super. Pozdrawiamy Agnieszkę. No, Aga, pozdrawiamy Cię z wysokości. Nie? Malutkie jest to koło teraz.
Wylatałyśmy, idziemy tutaj na statek sobie coś zjeść, wypić. Nie wiem, zobaczymy co tu dajają. Dajają mi zimnego chcę. Ania nam przywiozła takie tatuaże. O. Z takiej firmy. Nie znam tego. I to jest ogólnie fajnie działające, bo przyklejamy to, zaraz wam to pokażemy. I ten tatuaż nie jest od razu widoczny na skórze. To nie jest tak jak te dla dzieci, tylko on się pojawia na skórze dopiero po 24 godzinach, także nie widać go. Trzyma się 2 tygodnie i potem znowu znika. Także ciekawy specyfik. No. Tylko zastanawiam się, co to jest za środek, nie? I zastanawiam się ogólnie, czy nie jesteśmy uczulone, to się za chwilę okaże. Mamy auto, szpitalów w Krakowie nie brakuje. No, sprawdzamy. Dobra, dezynfekujemy nogę. One są dosyć spore, więc robimy obie na udzie. Ja mam tu siniaka w ogóle. Ostatnio po rowerach z Agą jakoś, nie wiem, gdzieś się waliłam. W tą stronę? Tak. Moim zdaniem tak, bo ten wzór jest po tej, widzisz, on będzie, Ania ma jednorożca akurat, ja mam jelenia. Mocno trzeba, nie? Mhm. Mam teraz brudną nogę. No, widać go tak delikatnie, o, i on dopiero jutro będzie widoczny. Pokażę wam pewnie na filmie raczej mojego jelenia, bo do jutra, do wieczora może się pojawi całkowicie. Chyba, że w dzień już będzie u nas widać, to jeszcze wam dogramy. A jak nie, to już z domu wam pokażę. Po godzinie dopiero ma wyglądać tak, a u mnie już tak wygląda, więc niekoniecznie może... No, o, pokaż to. No, tak wygląda. O, ostrzy. No, najpierw... No, zobaczymy. No, ale widać od razu, nie? Coś, tak. Zarysy, a nie powinno niby. No, może tak tutaj reaguje skóra, nie? No i u mnie też widać jednak delikatnie. No, zobaczymy. Teraz musi noga całkiem wyschnąć, nie wolno dotykać. No i zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądać. W międzyczasie, jak nam schnie, jemy pire. Luksusowo, jakby dzisiaj już było znowu. My tak lubimy, nie? Pół luksusowo, pół na biedaka. Ania tam robi jeszcze z odsłoniętą nogą sałatkę z pomidorów. No. Mamy naszą lodóweczkę, owocki, warzywka i nasze piciu. Które pijemy? Niebieskie. Niebieskie najpierw. Zaczynamy od Blue Lagoon. Blue Lagoon. Jest już ciemnawo, a w moim obiektywie wygląda jakby jasno było, zobacz. Nie? Idziemy na wieczorny spacerek po rynku. No jest już po 21, nie? Tak, 21. No, a tutaj mam jasny obiektyw. A jest już taki zmrok. Ale jaja, sukiennice zamknięte. Pierwszy raz coś takiego widzę. Zaczęłyśmy dzień od słodkiego i skończymy ten dzień na słodkim, pomijając owoce i drinki, które mamy w lodówce. Ania ma z malinką, ja mam z pistacją. Mamy kolejny dzień, hej, w nowym dniu. Przyjechał do nas catering właśnie na śniadanko. Jedną opcję mamy wege, jedną jakąś krakowską. One w ogóle są nieopisane chyba. A, no dobra, ta będzie krakowska, bo jest szyneczka, ale widać. Wege, ale ładnie wyglądają. Ja miałam catering w domu, ale tak ładnie nie wyglądał. Wyszłyśmy już, wymeldowałyśmy się i idziemy do Cytat Cafe na kawkę.
Szlendamy się na razie po, chciałam powiedzieć, po Starym Mieście, jak zazwyczaj, po Kazimierzu. I właśnie wygooglałam sobie klimatyczne kawiarnie i mamy. No niestety w Cytat Cafe nie mamy miejsc, ale mamy sąsiedzi, tak? To się nazywa. Zaraz obok. Idziemy zobaczyć. No nie nasz dzień. Nie mam mrożonej kawy, a my nie chcemy nic ciepłego, bo jest upał. Kolejna, może się będzie, bo że już z tego upału nie mówię. Może będzie dobry wybór. Absynt pisze, że coffee, cake. Także sprawdzimy. Dobrze, że na Kazimierzu jest ich dużo, jedna koło drugiej, także można łazić. Dziwię kogoś, jak powiem, że było zamknięte. Zaraz pójdziemy do McDonalda. Wypiłyśmy zimną kawkę, zmoczyłyśmy się pod sikawkami. Patrz, jak to widać, całą głowę mam mokrą. No, na, jak to się nazywa? Protest, no, szli ulicami, znowuż wolność Palestynie, tutaj festiwal żydowski, także się tu mieszają kulturowo. No, a my idziemy właśnie teraz przez dzielnicę żydowską, idziemy sobie pooglądać. Z Anią buty. Jesteśmy w miejscu, gdzie są buty skórzane, ręcznie robione. Mam szpilkę i muszę wbić, gdzie one będą chodzić. Jezu, ale tu jest gęsto u nas, Ania. Gdzie jest Zabrze? Zabrze. Tu są Gliwice. O, tu jest Zabrze. Dobra. O Jezu, ciężko. Buty na piątkę polecamy. No, to jak to my. Mamy zakupy, mamy butki nowe. Shopping zrobiony, także. No, ale nie, buty fajne. Fajne jakościowo. Ręcznie robione. Na szerokie stopy, na wąskie stopy. Także bardzo polecamy. Na haluksy nawet, o właśnie. Tak. Ja mam oczywiście kolorowe. Jakieś motylki. Ania ma różowe. Letnio, tak na letnio, o. Przeszłyśmy sobie nad Wisełkę i mamy pikniczek na trawce i wietrzymy nogi. A mój tatuaż z wczoraj wygląda już tak, także mocno nawet, fajnie. I myślę, że już mocniej nie będzie, że już tak dosyć wyraźny i po 2 tygodniach powinien zejść. Ale wygląda tak, jakbym naprawdę miała tatuaż zrobiony. Nie. Przyszłyśmy na coś zimnego do picia, bo już nas słońce sprażyło. Jesteśmy na statku na Wiśle, ale nie odpłyniemy.